Janek Król, dzisiaj mecz był za 6 punktów tutaj z projektem Warszawa. Ty wychodzisz w podstawowym składzie, bo nowo nie mamy Karola Butryna, mamy problemy kadrowe. Co tutaj dzisiaj się wydarzyło? Czy jesteś w stanie określić to po paru minutach po zakończeniu tego meczu? Myślę, że wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku, bo uważam, że mógł mecz się podobać momentami. Były wymiany, były strzały, były obrony, były wybloki. Także trochę tych akcji było. Troszeczkę zabrakło nam. Zabrakło nam troszeczkę tej jakości, tych łatwych piłek, tego dogrania, tej wystawy sytuacyjnej. Oczywiście można by powiedzieć, że zabrakło Karola, zabrakło Morica. Ale tak naprawdę, no tak jak powiedziałem przed meczem i teraz też mogę powiedzieć po meczu, no po to mamy zespół skonstruowany z 12-14 zawodników, żeby każdy wszedł i pociągnął w jakiś sposób drużynę. Także ja wierzę w to, że chłopaki wrócą zdrowi jak najszybciej i będziemy mogli sobie spokojnie potrenować, złapać trochę świeżości, jakości i wygramy w Krakowie. No właśnie, Kraków, kolejny mecz. Co tutaj trzeba poprawić, żeby w tym Krakowie wygrać? No bo niestety 4 porażki z rzędu w tym momencie mamy. 4 porażki z rzędu bolą, ale co zrobić? No trzeba jechać i zagrać przede wszystkim jakościowo. Jakościowo. To, co my musimy zrobić, to na pewno zagrać swoją siatkówkę, dobrze zagrywką. Proste piłki, wykorzystywać freebole, wykorzystywać te akcje, które przychodzą do nas łatwiej.